Burni. Szybko! Nagrałem. Moi drodzy, witam serdecznie. Ponownie, ja się nazywam Miodek, jak już mnie możecie kojarzyć, bo cały dzień do was gadam. I w tym momencie zaproszę na scenę jedynego w swoim rodzaju prezesa Fundacji Kult, Jerzego Mędka. Proszę go o zabranie głosu, możecie zrobić dla niego hałas. Dziękuję wam bardzo, dziękuję wam także za to, że dzisiaj się tutaj tak publicznie pojawiliście. Znowu jesteśmy w Cieszynie, miasto nam się bardzo podoba. Mam nadzieję, że wam zawody też. Wiadomo, zawsze musimy popracować nad formułą zawodów dualowych. Trwają bardzo długo. Mam nadzieję, że jeszcze macie siłę stać na nogach. Więc dziękuję wam bardzo i mam nadzieję, że widzimy się za rok. No a to, czy widzimy się za rok, de facto zależy od Urzędu Miasta w Cieszynie, który też serdecznie zapraszam do wzięcia głosu. Pan Cezary Cięciała, naczelnik sportu. Dziękuję organizatorom, że chcieli przywieźć taką imprezę do Cieszyna po raz kolejny. Mam nadzieję, że ekstremalnym kolarzom podobało się w Cieszynie i że będą do tego Cieszyna wracać. Pogoda, myślę, dopisała, chociaż wiatr organizatorom nie sprzyjał. Mam nadzieję, że chociaż uczestnikom wiał w plecy i pomagał przy tych... Nie ma słów, żeby określić, jak te skoki wyglądały, ale mnie się, że tak powiem, ciarki po plecach przesuwały. Gratuluję, zapraszam po raz kolejny do Cieszyna. Myślę, że w Cieszynie dobre wiatry dla kolarzy wieją. I jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział, organizatorom za wkład, który w to wszystko włożyli, żeby bezpiecznie i sprawnie tą imprezę przeprowadzić. Gratuluję.